Więc dobra, moi widzowie, stwierdziłem na pomysł, żeby zrobić Q&A. Zaczynam od Pawcia. Pytanie, Pawcio. Pytaj dziadka, tak. Znaczy babcie, bo to Mystic. Ile będzie event? Czas. No, nie będzie czasu. Pół godziny. Oli. A nie, ile czasu? No pół godziny będzie trwał event. Jeszcze godzinę będziemy siedzieć. Babciu, czy lubisz placki? Jak dadzą, to zjem. Dobra, Adam. Uwaga, czekaj, pycham się do pana. Uwaga, uwaga, mam 7 sekund. Powoli. Rana, gadaj dalej. Kurde, ciężki wybór, frugo czy tym. Powiem tak. Tym bark. Szybciej wypiję. Znaczy w naszym sklepie jest tym bark, nie? A frugo jest dopiero w kietrzu. Dobra, ja mam jeszcze jedno pytanie. Zadawaj. No mówisz? Nie słuchajcie, jak coś. Halo, Oli, mówisz? Ej, to jest chyba jego pytanie. No. No. Bo babcia już dwie piosenki nagrała. Jak myślisz? Uwaga. Ej, jak myślisz? Będzie stara mapa w nowym sezonie? Mi się wydaje, że będzie, tak jak już mówiłem, Galactusa nas pokona. A dojdzie, pójdzie do sejfu, wyciągnie tą całą kulę, tą moc, jak to zrobił w sezonie 8 ten robot miś. I on go zabije, bo tamtego wzmocniło, tego go zabije. I połowa mapy, jakby powiedzieć, tam będzie nowa, połowa stara, a na środku będzie... Bo w zeszłym sezonie było na środku tak, że mieliście tą kulę. Pamiętacie, że jak tam byliście, to mogliście latać. To mi się wydaje, że ona będzie na środku i północna część mapy będzie stara, a północna będzie nowa, tylko miejscówki nie będą takie same. Czyli na przykład, jak mamy sierwane szuwary, to tutaj będzie pątne piaski, zostaną gaje, ale na przykład zamiast zalewu będzie kurzący komin, a zamiast kącego kocika będzie domena duma, coś takiego, a na północy, gdzie są ruiny, na przykład daję taką propozycję, nie? Będzie ta kula. A na północy już będą stare miejscówki, takie jak Oaza na przykład, czy te moczary, czy jak one tam się nazywały. Na przykład, patrzcie, jest puszcząca, piszcząca puszcza, to będzie jeszcze paskudna puszcza. To jest takie propozycje. Dobra, teraz Pawełek. Ja mam pytanie, ja. Nie, pytanie, to takie coś. Każdy zobaczy tę dynę moczkę i tak. Tylko, że to jest we się tańczy, nie? Weź ktoś zatańcz. Nie, to nie trzeba. Ja pytanie. Ty, ona szpilki ma teraz się skapłem. Ej, przysięgam, że dopiero dzisiaj się skapłem, że ona szpilki ma. No. Ty, a ta Jennifer też ma, nie? Mam jakieś pytanie. No. Mów. Instrumencie? Na tym. Jak to się nazywa? Ukulele, no. Wiecie co chciałeś powiedzieć? Makulele, chciałem powiedzieć. Na mandolinę, to jest mandolina. No mandolina, nie ukulele. Na mandolinie. Dobra, Oli, twoja kolej. Wszystkie głupie mordele, to te mordeliny. Więc ja mam pytanie. Czy podoba ci się mój skin? Od 1 do 10, czy jak? Mocne, ja bym dał mocne 7, bo uważam, że są ładniejsze skiny. Ale jak na skin kupiony ze sklepu, to i tak mocna 8 powinna być. Nie są skinów z karnetu, to dałbym 8 ci. Banan. Ej, Iron Man przyszedł, chcesz coś powiedzieć? A nie, ty nie jesteś z nami w rozmowie. O, Pawełek wrócił, Pawcio. Ej, ja mam pytanie do Pawcia, ej, ja mam teraz pytanie do Pawcia, nie, bo skoro wy dajecie mi pytanie, to też mogę wam dać pytania. Czy Pawcio, będzie kontynuacja serii z Rocket League? Oczywiście. Ale czy będzie seria na dwa kanały?
Czy będzie seria na dwa kanały? Na mój i twój. Ja mam pytanie. Ej, czekaj, bo on mi jeszcze nie odpowiedział. Tak. On powiedział tak, dobra. Adam był pierwszy, mów Adam. Dobra, ja mam kilka pytań na raz. Co woli? Zimno czy ciepło? Serio? W domu ciepło, na dworze zimno. Kola czy Pepsi? Co? Kola czy Pepsi? Pepsi. A gdzie to jest? Patrzę, czy bieganie? Bieganie. Lody czy słodycze? Lody. Telewizja czy telefon? Telewizja. Już? Adam, a czy Oliver, w blondyneczku. Ej, ale czy, ej, wiecie co? O kurde. Ej, po takim dłuższym zastanowieniu, nie? Jeśli dla osób będzie interesowało, jak wygląda... Ej, ale ja mam powiedzieć wam coś? Ale nie, czekaj. Jeśli dla osób moich kanału będzie zastanawiało, jak wygląda Oliver w prawdziwym życiu, no to nie coś podobnego do tego skina. Naprawdę, on przypomina ciebie albo Kaspra. Tylko nie kogo bardziej. Chyba bardziej ciebie. Choć po twarzy Kaspra, nie? No tak, tylko, no tak, jest za wysoki, no, ale po twarzy, czy... Ej, bardziej chyba Kacpra przypomina, nie? A może ona chyba jest najlepsza. No, mi się wydaje, że troszkę bardziej mnie, bo... Ale po twarzy no, chodzi mnie, znaczy ciebie, ale po twarzy, ale włosy też, no, ale też się podobni. Po twarzy Kacpra. No, dobra, to teraz pytanie dawaj, Oli. Co? Wiecie kogo ten film od niego przypomina? Nie. Zachana. Aha. A ten Oli, dawaj pytanie, masz dwa pomysły. No bo ja chciałem się zapytać, babciu, a masz tam ciepło? No tak 2 na 10 mi powiedziało. O patrz, ale tu zjadł. A drugie pytanie jest takie. Jak się zgodzicie na to, żeby sobie poszedł załatwić bardzo ważne sprawy, to zapamiętajcie jakąś emotkę ulubioną waszą. Ulubioną? Dobra. Załamka. A ty ninja. Ej, tańczymy jak... Albo wiem. Albo nie to. Albo nie. Gdzie jest ta fajna emotka, co ja mam? O. To jest fajne. Boże, piszą do mnie, wypisują do mnie. Dobra, czyli dwa na trzy osoby się zgadzają. Teraz co? Artur pisze, żebyś poszedł na free. Fajnie, że masz wiem. Dobra, no zadawać pytania, nie? Ej, Artur mi zadał pytanie, kto to jest Nexus. Wiem, że go tu z nami nie ma, ale to mi tak na myśli, że Nexus? Sam nie wiem, co to jest w ogóle. Co to jest Nexus? Ja wiem, kto to jest. To jest od takiego... od Jacoba chyba. Jacob jest od... odcinek go... nazywa Jacoba odcinek on z... czyli tam pojedynek. Jakoś tak było. Nie wiem, czy to z Jacobem, jakoś tak. Zobaczmy na YouTube, Nexus, zobaczysz. Artur, Q&A nagrywam w tym momencie. Chcesz mi jakieś pytanie zadać? Tak, w tym momencie jesteś na YouTubie, każdy zna twoje imię. Dobra, to kolejne pytanie. Pawełek. Wybieram osobę. A ja chcę do nich dołączyć. Ej, posuń dupę. Tylko patrzcie. Tak. Ej, nie, ale patrzcie na to. Czy ktoś chce mi zrobić zdjęcie? I babcia w środku. Ej, weźcie zróbcie zdjęcie. Chcą się pan dać. Czekaj, otaczamy to meczko, otaczamy to meczka. Wszyscy oddają to meczka, jak mają przyjemność. Nie, Paweł, odsuń. Zdjęcie mi zrobi. Zdjęcie on mi zrobi. Odsuń się. Zgadnijcie, co mi zadał zapytanie Arturek. Arturek powiedział, czy ten duży to stary Tora, chodzi o Galactusa. Ja już mu odpowiem.
Ten duży to jest Galactus, to nie jest ojciec Thora, to jest wróg Thora. Ej, zrobiłeś zdjęcie? Ja nie pamiętam, że nie widzieli, co oni robią. Ej, won. Won. No, wywalać. Wywal, posuń się. Teraz listwę na łeb za właśnie. Chcesz dostać leta albo listwę? Boże. Tak się nagrywa w dzisiejszych czasach na YouTubie, nie? Ej, Boże. Wszyscy wiedzą, ja po prostu spadam. Wiedzą, że to ten... Do Blonka mu mało brakuje, oni już to wiedzą, że to ty. Tak? Wiedzę, że do bloka mało mi brakuje. No, trochę mi brakuje do bloka. Ej, dobra, wiecie co, bo zostało 20 minut, to chyba skończymy Q&A, nie? Czy jest jakieś pytanie? No. Nie, ja mam. Ostatnie pytanie. Dobra. Ja też mam. Czy ty będziesz to na... Czy ty kupujesz koniec? Kupuję ekipę Fortnite za 47 chyba złotych ona kosztuje. Dostaje się wtedy skina, 1000 V-dolców i karnet, więc chyba się bardzo opłaca. Dalej, poproszę. Ja też to kupuję. No ekipa jest zarąbista, ja nie? Mam. A wy, Oli, a ty byś co miesiąc zakupywał? Nie, nie, jeden ja miesiąc. Nie, mi się wydaje, że ja będę to kupywał co nowy sezon. No ja też. Ej, się do mnie. To Tomek. Mam pytanie. No. O, no tu. Czy sądzisz, że jestem... czy sądzisz, że jesteś lepszy ode mnie w Fortnite'a? Sądzę, że kiedyś byłem. Teraz możemy być porównywalni. Za to, że tyle pauz mam w Fortnite'cie. Bo patrząc na poziom, jesteś lepszy, ale patrząc, że ja gram dłużej w Fortnite'a i... Czasami było tak, że po prostu ty się bałeś grać Fortnite'a i ja byłem troszeczkę innym graczem, a teraz jesteśmy na porównanym poziomie z powodu tego, że ty grasz regularnie, ja nie gram regularnie. Adam, to ty chciałeś pytanie. Ej, ale czekaj, ja mam jeszcze stwierdzenie do ciebie. Wiecie co? On mi zdjęcie robi. Boże, tego Ironmana to ja... Stwierdzenie do ten. Nie, no ja tego Ironmana z szlakiem trafię. Co? Od którego sezonu grasz? Od czwartego regularnie. Ja gram od czwartego sezonu, ale regularnie od... pod koniec sezonu piątego zacząłem regularnie grać w Fortnite'a. Ja gram od trzeciego. No to nie grasz dłużej niż ja. No dłużej nie gram, ja ale... Gram no tak, ale dłużej nie gram, ale... Gram porównywalnie raczej, bo ty też miałeś na początku Fortnite'a pauzy, a ja grałem cały czas, nie? A ty jesteś lepszy, bo ja też grałem cały czas. Jak były drugie, trzecie sezony? Ej, powiem teraz nowinkę. W sezonie pierwszym, rozdziału pierwszego, ominąłem tylko tydzień, doliczając dni. Tylko tydzień ominąłem, albo dwa tygodnie, dni w Fortnite, nie? Sezon miał ponad prawie pół roku. Czyli nie, pół roku mi był trwał sezon. Ja ominąłem tylko dwa tygodnie. To jest bardzo mało. No ja rękę podnoszę. No mów pytanie. Dobra, mam ostatnie pytanie. No mów. Skoro było pytanie, ciepło ci zimno? Teraz, lato czy zima? Lato. I, bo na lato możesz iść na boisko, nie? A w zimę na boisko nie pójdziesz, nie? Ale teraz są lampy, Oliver, na boisku. Adama wyzwaliło. Nie. Lampy na boisku są? No, lampy na boisku są, można grać w zimę. Ej, jeśli będę miał... Ej, teraz przy świadkach mówię. Jeśli będę miał 50 tysięcy widzów, idziemy nagrywać film na boisko. No. Nie, jak będzie 1000, to ja mogę z bomby nagrywać, nie? Dobra, 1000 subów, Oliver robi ze mną serię w Minecraft. Ja od 100 swoich subów będę nagrywał. Mam już kanał, ale już dawno
No, 100 subów, pamiętajcie i lecimy na dwie serie z Pawciem na dwa kanały z Rocket League. A dodatkowo bonusowo będziecie mieli Minecraft i Fortnite. A, i GTA. Ja też nagrywam, na 100 subów. Na 100 subów, ja no to widzimy się za 2 miesiące. Nie no, bo teraz mam przyrost 22 subów na miesiąc, nie? Patrzcie na kartusza. Nie, on się nic nie ruszy. Mi się wydaje, że od 10 minut będzie. Ej, dobra, ja kończę Q&A, bo on już tak trwa około 15 minut chyba. Więc, czy ktoś ma jeszcze pytania? Bo ja naprawdę, ja chęcią mogę odpowiedzieć. Nie mam. Ja mam pytanie. No. Czy mogę zmienić to, że będziesz miał, jak będziesz miał 200 subów, to pójdziemy nagrywać na boisko? Na 200 subów to będzie bardzo słabo, bo nie będę miał takiej profesjonalnej kamerki, bo trzeba nagrywać telefonem, więc moglibyśmy zrobić specjal na 500 subów. 500. Na 500 subów, co? Taki specjal, że po prostu telefonem będzie. Tylko musimy zrobić tak, żeby nie było widać naszych twarzy. Telefonem będziemy nagrywali jakiś crossbar challenge. Macie kominarki? Kominy? Więc no, mi oczy nie przeszkadzają. No oczy to wiadomo, ja sobie kominiarkę wezmę, moglibyśmy sobie coś nagrać, nie? Tylko przydałby nam się jakiś montażysta, nie? Jeszcze od razu młodego weźmiemy na boisko. Nie, w sumie ja też mogę być montażystą, będziemy się zamieniać. Jak moja kolej będzie na strzelanie, na przykład, to ktoś inny bierze ten. No. Ale montaż. Ej, ale kamerzysta, wiecie, że jak będę nagrywał telefonem, to od razu mogę przez telefon to rzucić na YouTube. Ale wiecie, że ja mam statyw na telefon i aparat. O tak, no Adam ma statyw, ale czy musiał mi się zmieścić, nie? Bo ja mam nowy telefon, Motorola Huawei wchodził na styk. Ja też mam. Dobra, to. I mam jeszcze taki profesjonalny mikrofon. No to w Q&A dowiedzieliście się, że planujemy serię na boisku, ale prawdziwym. Ej, ogólnie mam takie pytanie, nie? Dotyczące Olivera. Czy Oliver, jeśli kupi słuchawki, będzie chciał robić ze mną serię na YouTube? Oczywiście. Ale ja mam ten... Razery, ale to najprawdopodobniej przez Fortnite mi się coś zrobiło. A próbowałeś przez imprezę gadać? No, przez imprezę chyba mogę, znaczy no nie wiem, czy mogę dokładnie, ale jutro mogę to sprawdzić, bo dzisiaj już nie opłaca się. Dzisiaj nie, ale jutro spróbujemy na imprezie, jeśli będą ci stałe słuchawki, nagrywam odcinek z Rocket League, który się pojawi prawdopodobnie w... Czekaj, teraz sobie nie skłamać... Nie, 12 jest sobota, 13, nie, 14 ci poniedziałek. Ale na następny... Mam ostatnie pytanie, tak dosłownie ostatnie. No. Najważniejsze, bo ty nagrywasz jakieś Wiedźmina chyba. No, tak, live z Wiedźmina wrócą, jeśli skończy się daily. Po daily wracamy od 1 stycznia. Chcę powiedzieć. Mam pytanie. Topór czy siekiera? Toporek. Twój legendarny topór, jak wiedziałem. Toporek. Mam pytanie też. No. FIFA czy Rocket? Ej, wiesz, że bym... ja bym chyba wybrał, jakby nie to, że trafiłem bardzo fajne jak to się nazywa? Bardzo dobrze mi teraz idzie w FIFA i wciągnąłem się w Ultimate'a. To bym chyba wybrał Rocketa, ale teraz FIFA gram dłużej, nie? To chyba FIFA, nie? Wybieram FIFA, bo karierki jem. No ja też FIFA. Ej, Tomek, tak szczerze widzę, że jesteśmy wyraźni. Jak ty coś mówiłeś i nie wiedziałeś, co powiedzieć, mówiłeś, że to jest dobra wizja. A jak się z Oliverem nagadałem, nie wiedziałem, co powiedzieć, albo źle mówiłem, też tak robiłem. Ej, dobra, macie jeszcze jakieś pytanie, czy koniec? Macie jeszcze jakieś pytanie, czy koniec? Ej, co na tak tańczy? Dobra, no to to był koniec Q&A. Ja się z wami zegnam. Ja mam jeszcze. Dobra, dawaj. Czy będzie to seria z FIFA? Tak, w czwartek odcinek. Spaczek.
A przepadłem na pomysł, żeby robić tak jak Koza, nie? Live z kariery i że to wy decydujecie, jakim klubem gramy i co kupujemy i kogo kupujemy. Ekce po nalewce! To dobry pomysł, Oliver? No dobry pomysł. Karierę możesz nagrywać i dawaj może karierę... Ale nie nagrywać, to będą live'y. Real Betis. Karierę Real Betis. Ale to na live'y będziemy wybierali, chłopie. A live'a nie wiadomo. Ej, dobra, Paweł jak już wrócił? Tak, jestem, ale czekaj, jeszcze chciałem powiedzieć, że czytać od promowania, bo miało być od 10 event alfa. Ej, bo mi się wydaje, że jeśli będzie zostanie 9 minut, nie? To Galactus wstanie i zacznie się event. Dobra, żeby nie przedłużać czasu, ze mną był Pawcio. Siemka, siemka. Templatę. Nie mam, nie. Jak Oli ma na YouTubie? Oli Pro? Tak. O, dobra, to Oli. Ze mną był Oli. A ja jest, a mnie to do każdy dobrze zna, więc miłego dnia i na razie.